Panie i panowie, w dzisiejszym materiale tak grube samochody, że nawet Buczo musiał przyjechać do Poznania. Jestem w Poznaniu i zobaczcie, co tu się dzieje. Ja pierdzielę, program High Five! Tu są i traktory, i masylkary. Witajcie w kolejnym odcinku. Tak jak już wspomniałem, takie auta dzisiaj będę pokazywał. Piękny Dodge Challenger z 71 roku, który ma serce i w zasadzie całe zawieszenie od współczesnego Dodge'a Challengera Hellcata. 700 koni w starej budzie, to jest ciarki mam! Każdy fan motoryzacji ma ciarki na ciele, kiedy widzi takie projekty i ja nie mogę się doczekać, kiedy wsiądę do tego auta znowu. Zobaczcie, podjeżdża do mnie. Jak to wygląda! Jak to brzmi! Szok. Ja pierdzielę! O kurde! To ty mnie zaskoczył, chłopa nie ma, zobaczcie! Zobaczcie, co się dzieje! Poziom emocji, który wywołuje ten samochód, jak każdy inny samochód z silnikiem V8. Chłop w 2 minuty zaczadził całe województwo wielkopolskie. Wraca Michał, ja mogę to oglądać non stop. Ja pierdzielę! To brzmi, jak to wygląda, tu jeszcze ślady dymu. Dwie centralne rury. Zamawiał pan Ubera? A skąd pan wie? A tak jakoś cynk dostałem. Jest pan moim kierowcą? Mogę być. Naprawdę. Pierdziele, jako furo. Środek drogi to jest idealne miejsce, żeby otworzyć maskę. Ja pierdziele. 6,2 litra, 717 koni na kompresorze. Słuchajcie, nie wiem co się stało, ale właśnie przyjechał tata Michała i powiedział, że mam latać bokiem tym samochodem. I nie wiem, czy to na poważnie, czy to Prima Aprilis? Poważnie? Poważnie. Jak jakiś bolid. Nie wiem, do czego to porównać. O, w dupę. Zobaczmy, jak to jeszcze raz. Wow, niesamowicie łatwo jeździ. Musicie zrobić z niego driftowóz. Ale już zerwał, teraz już spokojnie można kontrolować poślizg, robić większe kółeczka. Niesamowite! Jest tak łatwy w prowadzeniu, w lataniu bokiem. Ten samochód jest niesamowicie sztywny. Sami widzieliście, jak łatwo się wprowadza to auto. Ja go tylko gazem i masą przekręcałem. To w zasadzie jedną ręką po ciemku bym dał radę robić to samo, ale nie dlatego, że jestem jakiś kozek, bo nie jestem, tylko dlatego, że to auto jest naprawdę sztywne. Tak mnie zaskoczyło to auto, że aż mi z policzków nie schodzi ten bąbelek tutaj, jeden i drugi. Naprawdę uśmiech od ucha do ucha, niesamowite. I bardzo wam dziękuję, że mogłem spróbować coś takiego. Superacko. I mam nadzieję, że teraz zobaczymy z zewnątrz coś takiego. Spróbuję. Spróbujmy. Ja spróbuję przejąć kamerę. Jest petarda. Nie widać go. Widać, nie widać. Jaki to jest kozak. To było piękne. Ten samochód ciężko wprawić w poślizg, ale jak już wprawisz go w poślizg, to lata oberki jak Kajetanowicz dookoła beczki. Dosłownie. UFO przyleciało i trochę opony nam zjadło. Już prawie nie mamy opony. Nie wiem, to jakieś zjawiska paranormalne. Sliki. To połączenie jest naprawdę nietypowe i ty byłeś inicjatorem tego połączenia, tak? Tak, tak. Mi gdzieś w internecie zobaczyłem i mówię, kurczę tato, może coś takiego byśmy zbudowali. Ale jak w ogóle zrobiliście takie elementy? To są jakieś dokładki, które na zamówienie robiliście, czy jakaś? Wszystkim się pan Grzegorz zajął. Okej, czyli ręczna robota, w tak. W zasadzie płacisz i odbierasz takie coś.
Tak. A jeszcze pewnie zapytacie, czemu tak wszystko jest tu właśnie takie ostre i kanciaste? No właśnie, to spytam. Czemu to wszystko jest takie ostre i kanciaste? Bo wiadomo, Hellcat ma 8 chłodnic z tego co pamiętam. No i gdzieś musieliśmy to pomieścić, żeby nie wystawały one. Tu jest wlot do chłodnicy, tu też. Wszystko jest po to, żeby ten silnik dostawał tyle powietrza, ile potrzebuje tak naprawdę. Tak samo no jak w normalnym Hellcatie jest tu dziura do lotu, tak? Tu wkręty, tak. To wszystko jest na wierzchu. Dokładnie, no ma to być tak jakby zabijaka na drodze, tak? Aha. To jest nasz najmłodszy do tej pory projekt. No wiadomo, teraz się pan Grzegorz robi GTO, ale no ten jest najmłodszy z tych wszystkich. GTO White Body, to będzie coś, co musicie zobaczyć. Obiecaj mi, że nagrasz kiedyś ze mną materiał z GTO White Body. Zajebiście. Później tak jak ja i zobaczę to całe zawieszenie, jak pracuje te układy wydechowe, no też jest co podziwiać moim zdaniem. Oj tak, jest co podziwiać. O. To jest porno dla panów motoryzacji. Dokładnie. Naprawdę, i to od tyłu. To jest coś, co za co pokochałem te samochody. On ma tak typowym odcinkę na 4000. Jakie paliwo zalewacie do 9.8. Okej, 9.8 jest okej. Tak. Felgi są też ciekawe w tym samochodzie. Tak. Są to japońskie felgi, skręcane. Kupiliśmy je tutaj w Polsce. Ktoś po prostu ze swojego projektu zrezygnował i udało się w fajnej cenie je zakupić. Ciekawie wyglądają, naprawdę. Tak. Tutaj jakby mały kotek się położył, to mógłbym spokojnie zasnąć. No i myślę, że tak. Niezły mają rant, naprawdę. Klocek hamulcowy starczą. Ciekawostka jest taka, że spas jest niezły. Jeżeli chcecie tutaj dopompować powietrza do przednich kół, musicie zdjąć koło, bo jakbyś nie zauważył, to właśnie wentylka nie ma. Co ty gadasz? No. Jak to? I mamy skręcany wentylek, wiesz? W bagażniku wozimy i musimy dokręcać go, żeby napompować powietrze. Masakra, ale jakie tutaj ciepło się wydobywa. No. Zarówno z tego, jak i z hamulców. Przybiłowaliśmy go nieźle. Lecimy teraz odstawić furę i pokażemy wam kolejnego rodzynka w tym pięknym garażu. Słuchaj, teraz patrzę na to, no to wszystko to jest totalnie jak mój samochód. Dokładnie, no to jest Hellcat z 2016 roku tak naprawdę tu włożony, nie? Masz szybę, tak? Normalnie się otwiera. To jest hit. I cała elektronika działa? Tak, wszystko. No to jest dokładnie to samo, co moja V8 z 2020. Z tym, że kolor Alcantary jest może inny, bo czerwony. Kurczę, jest stary Challenger, a jest nowy, z silnikiem no 6,2 litra, co generuje 717 koni. I dlaczego by tego nie połączyć tak naprawdę? Poszukaliśmy na aukcji w Stanach walniętego Challengera, który był dawcą. Tutaj w Polsce... Czyli auto ze zdrowym silnikiem, tak. Ale totalnie rozwalone, bo nie zależało wam na częściach. Dokładnie, zawieszenie też było całe. Jesteśmy właśnie na myjni. Papierkami, nożyce, kto myje furę? 3-4! 3-4! Jest! To ja ponagrywam i popatrzę, jak Michał się męczy. Czemu te drzwi tak wąsko się otwierają? Czy to nie są wąskie? Nie no, wąsko całkiem. Chociaż one duże są, pewnie zawiasy tak, są ograniczone. Są zawiasy, tak. Tak, tutaj, żeby nie walnąć. Elektronika jest cała przeniesiona, zobaczcie. Nawet domykanie szyb. Coś niesamowitego. Nie wiem, nie znam się na tym, czy to jest ciężkie, czy to jest banalne, żeby coś takiego zrobić. Ale patrząc na to z perspektywy młodego człowieka, który jara się motoryzacją jak dzieciak, to jest coś nieprawdopodobnego i nie do pojęcia. Musiałem to na żywo zobaczyć, bo nie mogłem uwierzyć, że przez telefon Michał mówi mi, kurde, no mamy Challengera w starej budzie z nowym silnikiem. Przy okazji mogę ci się pochwalić, tak, że ja na daily też mam nową furę i zaraz pokażę ci poza kamerami. O. Co to za samochód? Ale to też V8 jest, to zajebista. On jest bardzo wysoki tutaj, teraz już zauważyłem. I dziwnie ma te rury wydechowe, bo ma tak dwie centralnie pod rejestracją. Zawieszenie od Hellcaty. Niesamowity projekt, naprawdę, ja jestem w szoku. Pokaż się, co ty jesteś? Co jest? Gdzie twój dywan? Tak się słyszy samochody w Polsce. Naprawdę wrażenie, drodzy widzowie, musicie uwierzyć, jest takie, jakbyście jechali zwykłym, nowym Hellcatem, no bo nie ma innej opcji. Jak Michał prowadzi ten samochód, to tak samo przyspiesza w zasadzie. Może nie bijemy tutaj rekordów prędkości, ale bardziej chodzi o to, że że jedziemy na pełnej. Ładnie. Jest grubo. Ja pierdziele! Chcesz zobaczyć mój nowy samochód, no, na daily? Chcę.
Tak przedpremierowo, bo nikt nie widział jeszcze. O, to bardzo mi miło. Co jest? Zajebisty, co? No, ale zajebiste. Jestem bardzo zaskoczony, przez chwilę mówię. Już niedługo na YouTubie, high five. Hellcat zaparkowany, przy okazji zobaczcie, taka piękna korweta C3, na sprzedaż macie ją? Jak ktoś zaoferuje ciekawe pieniążki, to dobra, możemy usiąść do stołu. 70 tysięcy. Nie, to więcej. Kiedy myślisz, że to już koniec materiału, a to dopiero w zasadzie najlepsze przed nami. Dokładnie. Michał, czy to jest ten samochód, który ma ponad 8-litrowy silnik? Dokładnie. Silnik od Vipera. Długi, ile on ma? 6 metrów długości. Wow. Więc no, jest wow. Problem, żeby znaleźć miejsce parkingowe. Wow. No nie gadaj, że on ma wydechy z boku. Pierdziele. To jest piękne. To się chyba chce przejechać na pewno. Potrzymałbyś mi kamerę? Pewnie. Jejku! I rzeczywiście, wszystko jak w Viperze. Tak, no wszystko jest w Vipera, cała deska rozdzielcza. Konsola, wszystko. To też jest jakieś śmieszne. A to jest wajcha do zmiany biegu. Słuchaj, zapinamy pasy, czy dzisiaj odpuszczamy sobie? Zapinamy, bo no powiem ci szczerze, że to jest chyba jedyny samochód w tej kolekcji, którego się boję. Poważnie? No. I dałeś mi poprowadzić? Zrobiłeś wielki błąd. Czy te pasy w ogóle mają homologację? Tak, pewnie, że mają. Też sześciobiegowy? Dokładnie, tu jest całe zawieszenie, tak, cały układ napędowy, tak jak w Viperze. Rzeczywiście, ale to jest tak dziwne, w lusterkach w ogóle nie będę na nie patrzył. No nawet no, maluteńkie są tak naprawdę. Powiem ci, że tu nie ma żartów. Rzeczywiście. 8,4 litra V10 wolno sące. Czajcie to, 620 koni w takim samochodzie. Dokładnie. Wy jesteście chorzy. Wy jesteście, co wy macie w głowach, że robicie takie zajebiste samochody? No. Motoryzacja. Dokładnie. Benzyna. Tak, płynie we krwi. Tak. To jest grzane. To była połowa gazu. To była połowa gazu. Co trzeba mieć w głowie, żeby wymyślić tak promany projekt? 6-metrowa fura z silnikiem od ultra lekkiego samochodu i do koroneta wrzucić 600 z kawałkiem koni. Mechaniczny, wszystko co, zawieszenie też jest. Też jest całe zawieszenie, cała. Z Vipera, to zupełnie inny rozstaw osi. Wszystko pasowało. Naprawdę nie było żadnej przerówki tutaj nie było żadnej. Jedynie przednie wodniki koroneta zostały przedłużone chyba o 1,5 albo 3 cm. Niesamowite. Zobaczcie, jakie to jest wszystko przemyślane. Dobrze, że paznokcie obciąłem, bo to robi zbliżenie na palce. Nie, powiem ci, że czasem mam z tym problem, że mówię, kurde, zaniedbane trochę teren, co tutaj, paznokcie trochę większe. Mówię, jak ja będę nagrywał. I czasami widzicie na materiałach, jak tak trzymam kierownicę, żeby nie było paznokci widać. To śmiało można. Ale do rzeczy. Samochód, pierwsze wrażenie, sztos, ale totalnie niefunkcjonalny. To jest taki showcar, typowy showcar. Wsadzić silnik do Vipera, w ogóle te przełożenia znaleźć, to jest coś niesamowitego. To jest oryginalne? Tak, to wszystko jest oryginalne. I powiem ci, że nawet musieliśmy dwa takie wnętrza zakupić, bo reszta tutaj jest drugi tunel dokupiony z Vipera, bo żeby to jakoś współgrało, tak? Tu masz jeden panel i tu masz drugi, ten sam. O kurcze, a to widziałem pieniędzy jakieś, biorę. Ojej! Jeszcze raz! Naprawdę czuję się jak dziecko w tym aucie. Koronet Super B z 1970 roku, do którego jest włożony silnik, całe zawieszenie od Vipera. Ja pierdziele, jak to wygląda. O kurde. Ta cała zabawa, by złapowanie tych rzeczy zaczęła się od tego modelu. To jest LQ9 jednostka, wyciągnięta prosto z Hammera z 2005 roku. Słuchaj Michał, ty mi proponowałeś jedzenie, ale nie saunę. Możemy tu otworzyć okno.
Nie wiecie, co tutaj się dzieje, to jest piekło. Stał na zewnątrz, się nagrzał troszeczkę. Na dworze jest 12 stopni, czy 13, a w środku 48. My dwo wyjechaliśmy z parkingu i jakieś służby nas śledzą, co to Batman. A w tym momencie, moi drodzy, widzicie całą flotę. Tego jeszcze nie było, żeby Buczo stał na szczycie drabiny i fotografował 5 klasycznych samochodów amerykańskich. Piękna sprawa. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. To tak ku zwieńczeniu tego pięknego materiału. Masz 20 lat. Teraz wybierasz spośród tych 5 samochodów jedną, jedyną furę do końca życia, inne odrzucasz. Która by to była fura? Byłby to na 100% Koronet. Poważnie? Tak. Kurczę, niesamowite. Jak szybko odpowiedziałeś. Bez zastanowienia, to jest no... Za co pokochałeś ten samochód? Na pewno przez wnętrze, które tutaj siedzi, amerykańska legenda, no Dodge Viper. No nie produkują już tych samochodów. Ani nie produkują już Koroneta, ani nie produkują Vipera. I to jest jeszcze połączone, no to jest... Przepiękny samochód. Jeszcze ten kolor na finish, no zakochałem się w nim. Jak jest korweta, to musi być też zawieszka. Opa, pięknie się prezentuje w V-sence. Z Michałem się z wami żegnamy i z Keniem, z psem. Cześć wszystkim, zapraszamy do subskrypcji programu High Five. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Cześć. Cześć.